pewnością znacie Elona Muska. To ten gość od tych rakiet i Marsa. Pewnie wam się odbiło coś o uszy. Ale z pewnością nie wiedzieliście, że jedna z jego firm, Neuralink, pracuje właśnie nad urządzeniem, którego zadaniem będzie połączenie mózgu z maszyną. Elon mówi, że będzie to mikrochip, który będzie połączony z dyskiem w chmurze. Ma ponoć to zwiększyć możliwości naszego mózgu z racji tego, że połączony do sieci organ myślący z łatwością będzie wyszukiwał informacji w sieci. Urządzenie będzie rejestrować działanie miliona neuronów, za pośrednictwem których mózg będzie sterował mechanicznym interfejsem. Brzmi wspaniale, prawda? Technologia wydaje się niezwykła, ponieważ może pomagać ludziom chorym na Alzheimera poprzez przesyłanie zapomnianych wspomnień do oczywiście naszego mózgu. Jednak może stać się poważnym zagrożeniem z racji tego, że połączone do sieci urządzenie znajduje się w naszym mózgu, czyli w naszej głowie. Jak wiecie, mózg jest w głowie, prawda? Z pewnością stanie się smakowitym kąskiem na różnej maści przestępców i wielkich korporacji. Wszystko okaże się wkrótce, kiedy to Elon Musk dostarczy nam nowych informacji na ten temat, ale póki co uważam, że może to naprawdę znacznie wydłużyć nasze życie, do czego dążymy. Uważam to, że po raz kolejny Elon Musk może troszeczkę pociągnąć ewolucję do przodu, naszą cywilizację w zasadzie całą. No cóż, wiecie, można tak sobie dalej gbarać na ten temat, ponieważ jest to temat rzeka teraz, czy to jest moralne, czy ma w ogóle jakikolwiek sens, czy uda się, ale no cóż, bez ryzyka nie ma zabawy, jak to się mówi. A wy chcielibyście mieć takiego chipa w mózgu? Wiecie, można będzie na przykład oglądać różne filmy bez przypału, na przykład takiego Lil Pumpa. Do usłyszenia, pa pa.